Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Demon Huntera, Demon Hunter, jak zwał, tak zwał. Czemu mam taki radosny humor? Sama nie wiem, ponieważ nagrywam już któryś odcinek i jestem mega po prostu zajarana tą grą, ponieważ podoba mi się cała ta fabuła, mimo że czasami mam takie miejsca logiczne i ja zazwyczaj nie gram w takie gry, bo to jest tak naprawdę moja pierwsza gra tego typu. Na komputerze, na telefonie może czasem się zdarzyło, ale byłam mega niewytrwała i nigdy w to nie dam rady tego przejść. To tutaj powiem wam szczerze, że ja się dobrze bawię i może to też jest tak spowodowane tym, że wiem, że jak skończę fabułę, to się gra skończy i nie będę musiała nic kombinować, bo zazwyczaj gram w jakieś otwarte światy i w coś takiego, co nawet jeżeli przechodzimy fabułę, ona jest bardzo długodystansowa i trzeba robić inne rzeczy, a tutaj trzeba tylko myśleć, na czym często mi brakuje. Ale jak widzicie, nadal jeszcze co idzie. I cóż, w tym momencie chyba będziemy płynąć przez jezioro. You again? I am sorry for everything I did to harm you. Being a desperate man, it made it easy for me to let go to the darkness. Vera, I'm sorry too. You always loved me, and you, Demon Hunter, you just saved my soul by confronting the demon. But now the demon is heading to the cave where he was imprisoned to destroy all the bonds of his imprisonment so he can roam the world freely. Go to the mountain and finish the ritual the professor failed to do so many years ago. He knew he hadn't the strength to banish the demon, but he left trails and clues scattered all round for one who can finish the banishing ritual. Here, take this. It'll complete at least one piece of the puzzle. Okej, okay, tutaj mamy coś. I okej, teraz musimy sobie to ogarnąć, ale fajnie, że Edward się ogarnął po tylu takim czasie. Trochę umieść wszystkie zielone żetony we właściwych miejscach, wpychając je pająkiem. Nie rozumiem, jak pająk ma to popychać. Okej. Okej, dobra. Dobra, zwaliłam troszkę. Ha, czyli tam nie może w ogóle, bo tam jest zablokowane. Spoko. Ale wracając do tego, fajnie, że przeprosił nas Edward. Zawsze fajnie słyszeć takie rzeczy. Czekajcie, teraz tego będziemy musieli popchnąć tam do końca. O nie, z tym się zablokowaliśmy. Dobra, jeszcze raz. Ha, czekajcie, tego nie możemy tutaj zepchnąć. Ale możemy zrobić troszkę inaczej. Najpierw pójść tym. Tu jedno i tu się przedostać, aż tu. Tylko nie, to czekajcie, najpierw jeszcze musimy wrócić. Wróć mi na to pole tutaj, mój drogi żetoniksie. Ale tego też musimy popchnąć. Jeszcze raz, czekajcie. Dobra, musimy startować tym. Coś cały czas źle myślę, bo tego nie będziemy mogli tam przepchnąć. Ten jak weźmiemy, to tego później nie będziemy mogli odruszyć. Tego to do góry nie weźmiemy. Ciężkie są czasami, powiem wam, że te minigierki tak jakby. Dobra, jeszcze raz spróbujmy w ten sposób. Bo to mogłoby pójść tu, ale to znowuż tamtego nie wstawimy. A.
jakby to w ten sposób. Ej, tutaj teraz będą dwa szły w dół? Nie, teraz się jeden o drugi zablokuje. Ocie panie, to jest zagadka niezła. Pewnie wy już znaleźliście sposób. Wiecie co, brakuje mi, jakby to było jedno wyżej, to moglibyśmy to sobie odepchnąć. Teraz tak, to jak wepchniemy, to nie będziemy mieli wyjścia. Ale czekajcie, ale jak byśmy to na sekundę. Ale tego jak na sekundę też przepchniemy, to później. Chociaż nie, dobra, czekaj, spróbujemy tego tu. Teraz się przenieśmy tu. Właściwie to tu. Nie no, wracaj tu. Tu chcę. Ciebie chcę tutaj przepchnąć, bo później tego przepchniemy sobie tam do środka. No tu chodź. Tu. Nie tu, tu wracaj się, Jezus Maria, ty się powinieneś szybciej wracać, a nie w takim tempie. Teraz tak. I tego na pewno o jeden, tylko teraz tak. Tego sobie też tutaj zepchniemy. Więc nie wiem, czy tego. Tego chyba o dwa. Wróć się tu. Tego o dwa sobie tutaj jak wepchniemy, to później tego sobie tam zepchniemy. Teraz chodźcie, tego sobie zepchniemy tam na dół. O, chyba rozwiązałam. Teraz to tu i to tu. Teraz chodź tutaj, tego sobie wypchniemy. Tak, udało mi się. Teraz to tu. Na sam dół. Teraz to tu. Dawaj, lecimy z tym. To gdzieś było potrzebne. O, zwój, już widziałam go dużo wcześniej. Ale nie chciałam cutscenki przez przypadek pominąć. Gołymi siekierą byłoby łatwiej. Okej, czy siekiery? O, nóż mamy. O, i tutaj jest minigra. Aha. Znaczek pocztowy. Latający balon, żdżownica. A tutaj coś widzę. Aspik też jest tam. Trevla, nie pik, co ja mówię. Księżyc, czaszka, gwiazda, piorun. Fu, pióro, broku, mysz, mapa, jabłko. Czaszka na pewno była. Pióro, broku, dżdżownica. Mysz, tu jest mysz. Księżyc, o tutaj coś można przesunąć, to jest jabłko. Pięknie. O, tu coś można zabrać. Mapa. Przez chwilę się zastanawiałam, czy to jest zagadka w zagadce ukryta, czy to o co chodzi. To jest znaczek kempingowy, zakaz kempingów. Księżyc nam został. Tu będzie księżyc. Znaczek pocztowy, latający balon. Latający balon i znaczek pocztowy. A, to jest znaczek pocztowy, ta. Nie zauważyłam, jeżdżąc myszką koło tego cały czas. Brawo, Oliwia. Mapa lasu. Przyda nam się mapa lasu? Pewnie tak. Tutaj jest jeszcze kryształ. Jeszcze 7 miejsc nam zostało, plus minus. Coś do przecięcia winorośli. Chodźcie, mamy tutaj nóż. Dobra, siekierę mamy na później, a tutaj mamy to. I co, i teraz przydałoby się jakaś instrukcja. Mapa lasu nam nie pomoże. No cóż, no jak nie pomoże, to nie pomoże. Ale siekiera nam pomoże w tym. No i jasne, mamy wszystko. Okej, to będziemy teraz szli tutaj i tutaj jest ta, myślicie, że to jest ta góra, czy tutaj jeszcze będziemy się musieli gdzieś wrócić? Bo tutaj, w sumie pewnie nie będziemy nigdzie. No jeszcze mamy tak jakby chyba trochę miejsc, bo rozumiem, że jeszcze jak jest 7 znalezienia tych kryształów, to jeżeli wszystkie znalazłam, co prawdopodobnie nie, no ale jeszcze trochę tych miejsc nam mogło zostać.
Tu jest jakaś instrukcja pewnie. Instrukcja. Oj, tu powiem, że... Nie no, to jest to. Pusty piedestał, coś tu nie gra. Nie gra może to, że jest aż tak dużo rzeczy tutaj. Dobra, instrukcja. Jeden. A, jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Spoko. Nawet nie przeszkodziło mi to, że były dwa zamazane. O, kolejny dziennik profesora. Ułała. Proszę. Znajdź wszystkie wskazówki. Dobra, wiemy już co robić. Proszę. Proszę się tu nie wymądrzać. My już wszystko wiemy. Dawaj, tekście. Mów, co się profesorze działo dalej. You reading this means that the demon has freed himself from the cave. The worst mistake I ever made was lying about the museum. I accused Vera and Edmund of being crooks and condemned them and their museum to ruin. Being unable to banish the demon, I tried to turn people away from the museum and this whole area. Okej, czyli profesor tak naprawdę zadłużył i Werę i Edmunda. Edwarda wcześniej mówiłam, a to jest Edmund. Jejuś. Przepraszam, Edmundzie, że ci nazywam Edwardem niczym ze Zmierzchu. Okej, czyli to profesor przez te liczne badania nie potrafił się pozbyć demona, to skłamał. Nieładnie, profesorze, nieładnie. The bond I made to imprison the demon will not last forever, but the banishing ritual demands someone stronger and craftier than me. Find the old altar deep in the woods and follow the clues I left there to find the path to the cave. There. With the help of the moon orb, you'll have to summon him to his bond and then banish him forever. Okej, okay, patrzcie, w ogóle tutaj mamy jakiś taki trójkącik. To jest pewnie ta figurka, która musi stać. Tu jest zaznaczona chyba jaskinia, a tu jest jakaś tajemnicza skrzynia, może z rzeczami, które mają go odpędzić. Prawdopodobnie. You have to conduct the ritual to charge the moon orb with the power needed to fight the demon. Act swift and decisive, or you risk being possessed by the demon yourself. Following the clues, you will find all the items needed for the ritual. But you need to be wise enough to solve the puzzles I've protected my clues with. Okay. Okej, dobra, czyli jednym słowem musimy przegnać demona, to co zwykle robimy przez ostatnie chyba 8 albo 9 odcinków. Nie żeby mnie to jakoś zdziwiło, że coś nowego jest zrobienie. Kamień i stal. Okej, tutaj już właśnie chyba też nic nie widzę kompletnie, żeby było. I w ogóle czy możemy się wrócić łódką? Nie, łódka już jest zablokowana totalnie. Mapa lasu, instrukcje, nie potrzebuję tego. To co to jest potrzebne? Coś tu stało. No jest tutaj tylko tak naprawdę miejsce. Potrzebuję więcej światła. Na szczęście do zapalenia tych lamp wystarczy zaledwie iskra. Okej, czy na lampę muszę tutaj dodać, okej. Dawaj. Ciężarówka. 22. O, tu jest zmiennokształtny krzaku. Dawaj się mi. 22, a tych zwoi na pewno mam mniej. Chyba jeden. A nie, też 22, spoko. Myślałam, że gdzieś przegapiłam. Okej. Dobra, tu będziemy musieli to wyważyć pewnie samochodem. Zaledwie kładę zębatę się nie wrócę. Zardzewiała nie zaledwie. Czyli to musimy coś znaleźć najpierw, żeby się to obróciło, ale tutaj coś. Tu mamy szmatkę akurat z pewnie jakimś tłustym, znaczy z tłustą rzeczą, ale pewnie ze smarem. Patrzcie, no jakie dziwa, akurat taką szmatkę znalazłam. Kto by się spodziewał? Jestem pewna, że taki samochód dałby radę wyrwać ścianę.
ciemno, przydałoby się... A dobra, to tutaj jest. No i witamy znowu w szukaniu różnych rzeczy. Wąż, oko, róża, topór, słońce, anioł, strzała, tarcza, łopata, włócznia, czosnek, księżyc. Księżyc, oko, włócznia. Gargulca nie było, ale była łopata na pewno. Słońce. Topór. A tutaj coś jest, krzyż. A, patrzcie, kolejna skryteczka. Topór. Anioł tutaj jest. Tarcza. Nie, to trochę wyglądało jak tarcza, ale nie do końca. O, tu jest tarcza na pewno. Czosnek też już jest. Wąż jest tutaj. Strzała i jeszcze jest róża. Dobra, mamy to. Znaleźliśmy figurkę anioła, która zapewne ma złamane skrzydło. Tak, wiedziałam od razu. I możemy ją tutaj postawić. O, jacie. Mamy jakieś różne cyferki. Okej. Czy ja powinnam to jakoś odgadnąć? Na jakiej zasadzie ja to mam odgadnąć? Bo nie widzę tutaj skojarzeń, faktów. A pewnie, że tutaj jest tak. Dwa jakieś są te. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. One są. Okej, czyli tu będzie... Oj, przeklikałam. Tu będzie to. Trzy, jakie są znaki? Trzy są takie... O. I dwa czego jest? Dwa jest... Dwa jest takich w dół. Okej. Ale ja to mądra jestem, moi drodzy. Mądrość niczym po prostu się wszędzie. Dobra, dalej mogę gdzieś iść? Nie no, masz mapę, proszę. I tutaj były te trzy rzeczy zaznaczone, moi drodzy. Wskazówka do mapy. Wypełnij po mapie zgodnie z instrukcją i kompasem. O Jezus Maria. N5. N jest tutaj. Gdzie jest 5? Ja się nigdy nie posługiwałam kompasem. Masz się wstyd przyznać. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Może to w ten sposób. E, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, dobra, czy 5 to jest ilość ruchu? W1? Nie, S1. S1. W1. S2. S2. E5. 2, 3, 4, 5. Teraz dwa razy w N. I dobra, i teraz już lecimy. A bo tu są, patrzcie, to jest kilka grot. Dobra, mamy to, dotarliśmy. Papa, mostku. Whoa, I could have been on that bridge. Thankfully, I just need to find a way to get to the other side. Papa, mostku. Było miło, że mogłam po tobie kiedykolwiek przejść, dotknąć. Ale jak widać... Dobra, kawałek patyczka. Może się przyda. A tutaj brakuje nam rączki. Spoko. Tu jest jakiś gostek. Potrzebuję czegoś, żeby tego ważyć. Patykiem się nie da. Tu jest zwój, a jeszcze gdzie jest kryształ? Tu jest kryształ. Okej. Połącz symbole na przyciskach, aby na każdym końcu jednego... Pręta był taki sam symbol, okej. Okej, ale to będzie trudne. Bo patrzcie. Dobra, czekajcie. Tu jest. Tak. Tu powinno być drzewko.
Drzewka. Kolejny pająk. Może idziemy w tą stronę i topasz. Tędy. Tu. Nie topasz. Chałupka. Chałupka akurat łatwa. Dynia. Oć, panie. Lecimy. Zgubiłam się. Lecimy. Tu niżej zaczyna schodzić. Tu. Tu jest dynka. I tu powinien być pająk z tego, co mi zostało. Działa! O, tutaj mamy ryż. Ugotuję sobie jedzonko. Świece i butelka. A tam ja tam ryż widziałam, a nie. Niestety muszę zeskrobać. Patykiem, proszę. Nie, patyka, nie, z patykiem nie chcesz zeskrobać. Spoko. Co? Inaczej to ostrze. Muszę porządnie przymocować. Ale czemu nie możesz tym przymocować porządnie? Halo? Czuję się oszukana. Uchwyt od piły. W ogóle gdzie my jesteśmy na mapie, tak żeby było ciekawiej? Okej, czyli stąd sobie przeszliśmy aż tutaj. Jakbyśmy nie mogli tędy przejść tu. No, no po co? No tutaj ja bym dała... A jakby wziąć to? Nie sądzę. Ale ja sądzę, że tak! Why? Czemu mi nie chcecie pozwolić tego zrobić po mojemu? Sprawiacie, że moje wyobrażenia są mniej ważne niż wasze. Potrzebuję... No mówię ci, że patykiem to podważysz. To po co mi jest ten głupi patyk, jak nie mogę nim ani zeskrobać, ani nic? Sugestia. Muszę porządnie przymocować uchwyt. No ale... Co znaczy porządnie przymocować uchwyt? Chyba, że najpierw... A, dobra, najpierw muszę... pomiziać... po tym... To nie jest syrop, to jest kora? Nie, inaczej to się nazywa jeszcze. O Jezu, zapomniałam całkowicie, jak to się nazywa. Dobra. O! Ruszaj w lewo i w prawo, aby... Okej. Skup się. Dawaj, Jezus, ja w takich rzeczach jestem straszna. Nie lubię bardzo. A jestem ciekawa, co by się stało, jakbyśmy teraz spadli. O Jezu, idź bardziej w tą stronę. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że... Tu przechodzę! A, czyli nie da się spać, po prostu jest skup się. Gadane. Nie żeby coś, ale mógłbyś szybciej przechodzić. A, czyli ten patyk, co ja ci znalazłam, to był tylko do twojego utrzymywania równowagi? Dobra. Popylaj tymi nóżkami, dawaj. Popynuj ile ino raz. Ino roz. Chodź, skacz. Skacz, we Fall Guysach zawsze skaczemy w takich momentach. Again, musiał jeszcze raz przechodzić przez to wszystko. Dobra, mogę się tak coś cofnąć. Spoko. Profesor, okej. Okay. Ja się pochlastam, jak będę musiał jeszcze raz tak samo przechodzić. To będzie zmiennokształty przedmiot. Mówię. Okej. Tu jest jakaś taka tarcza. Żaden dla nie będzie bez świec i butelki. Okej. Zaklęcie księżyca tylko wtedy, gdy księżycowa kula jest w właściwym miejscu. Dobra, jeszcze nie mamy księżycowej kuli. Ale mamy łom, to będzie musi się wrócić. Tylko jeszcze popatrzę, czy coś...
Ale dziwny zamek. Każda pineska zapewne dodatkowe zabezpieczenie. A mimo to w środku brakuje jakiegoś okrągłego klejnotu. Okej, okay, to będzie klejnot, to będzie pewnie ten, co my tutaj znaleźliśmy. Ale wracamy się... O, dobra, czyli tutaj już nie muszę kolejny raz tego przerabiać. A nie, dobra, to będzie tutaj. Ten jest już na magiczny. To będzie, jak znajdziemy brakujące szkiełko. Okej, okay, czyli tu jeszcze szkiełka brakuje, ale tu możemy już sobie otworzyć i tu zapewne będzie szkiełko. I tak, oczywiście, zagadka. Roślinny. Karta z rośliną, ozdoba torby. To jest roślina przecież, karta z rośliną, karta... A, tu coś by się przydało. Co się ten? Jeżeli znajdę coś... ponieść sobie przykrywki. Karta... dawaj. Tu karta... A, tu dopiero będę mogła włożyć te karty. Tu karta... Tam mi się wydawało, że też jest karta. Za ciemno, żeby zobaczyć, co tam jest. Tu może go otworzyć. Tu jest zapalniczka. O, karta. Kto by się spodziewał, moi drodzy, że karta będzie. No i to mi wygląda. To trochę upośledzoną kartę, co prawda, ale... A to one się od razu automatycznie dają. Ale jak odsunę ten... Nie, to jak odsunę to na... A tu... przeciągnąć byłoby bezpieczniej. Przeciąć, a nie przeciągnąć. Dobra. I ozdobna torba. Tu mi coś wypadło. Jaka to jest ozdobna torba? O czym ty pleciesz do mnie? Ozdoba torba, nie ozdobna torba. Ale nadal nie wiem, jak może wyglądać ozdoba torby. Jest to mało sprecyzowane, bym powiedziała. Albo ja jestem po prostu cymbał i... Okej. Okay. Znaleziono literę A. Dobra, no fajnie, że znaleziono... literę A. Nie, litera A się nie chce tutaj współpracować. Co my tu mamy? Tu mamy to. Tylko tu jeszcze nam brakuje szkiełka. Tu już wszystko sobie obczailiśmy. Ta litera A, to ta litera A pewnie będzie nam tutaj... A, właśnie, tu jest A. To jest pudełko z soczewką, spoko. A, jeszcze instrukcję dostaliśmy w gratisie. No, to moi drodzy, jeszcze z instrukcją w gratisie. Okej. Okay. Dobra. Ale tak czy siak, moi drodzy, myślę, że na tym skończymy odcineczek. To, co się będzie znajdować za tymi drzwiami, zobaczymy sobie już w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy to jest krótszy odcinek, czy dłuższy, ale mi się za chwilę zajęcie zaczynają, więc mega wam dziękuję za to, co było dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!